Witajcie w dzisiejszym odcinku Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej. Słowo, które chciałem do Was dziś skierować, zapisane jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 6 rozdziale w wybranych wersetach. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani ci, którzy współżyją z mężczyznami, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Boga. A takimi właśnie byli niektórzy z was. Ale zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Znajdujemy się dzisiaj na górze Równica. Za nami rozpościera się przepiękny widok na Czantorię. Pasmo szczytów z Czantorii na Małą Czantorię jest granicą państwa polskiego z Czechami. Kiedyś tej granicy pilnowali żołnierze ochrony pogranicza. Była bardzo pilnie strzeżona. Nikt, kto chciał się przedostać z jednej strony na drugą, czy z drugiej na naszą, nie mógł tego zrobić albo bardzo dużo ryzykował. Od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, w strefie Schengen, podróżujemy zaledwie z naszym dowodem osobistym i możemy przemieszczać się bez żadnej obawy z jednego państwa do drugiego. Przechodząc granicę, praktycznie nie wiemy, że przekroczyliśmy ją. I tak jak rozmyły się mniej więcej granice, które były wyznaczone gdzieś na mapach geograficznych pomiędzy państwami, tak samo niestety wydarza się w naszym życiu i tak się dzieje, że rozmywają się granice, które Bóg nam wyznaczył. Znajdujemy się w górach. Wiele osób zdobywa szczyty. Może nie takie jak tutaj w Beskidach, ale gdy jesteśmy w Tatrach, w Alpach czy też w Himalajach, to są już góry, które wymagają bardzo dobrego przygotowania i stanowią też współzawodnictwo dla tych, którzy zdobywają te szczyty. Ludzie wyznaczają sobie, przesuwając sobie granice coraz wyżej, ścieżki, podejścia, ale też i pory roku, w którym chcą zdobyć te szczyty. My również często w naszym życiu przesuwamy sobie granice bezpieczeństwa, czasami balansując na niej. Gdy ją przekraczamy, możemy uszkodzić swoje ciało, możemy na pewno uszkodzić swoje sumienie, możemy stać się niebezpieczeństwem dla innych, ponieważ pociągniemy za sobą tych, którzy będą chcieli nas naśladować. Słowo Boże wyznacza nam bardzo jasne granice. Mówi, co nam wolno, a czego nam nie wolno. 10 Bożych przykazań, które w Piśmie Świętym znajdujemy, określają nam, jak powinniśmy się zachowywać względem Boga i względem bliźnich. Czy tych granic przestrzegamy? Czy też uważamy, że wszystko nam wolno i możemy wszystko robić? Apostoł mówi, wszystko wam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Skoro poznaliście, czego Bóg od was oczekuje, nie przekraczajcie tych granic, które wam zostały wyznaczone. Nie próbujcie ich rozpłynniać po to, aby próbować, czy przypadkiem znowu się nie uda. Za chwilę będziemy stąd zjeżdżać na dół. Zobaczycie miejsca, w których ludzie przekroczyli granice szybkości na niektórych zakrętach. Zobaczycie, czym się to skończyło. Podobnie dzieje się również w naszym życiu. Udało nam się bezpiecznie zjechać z góry Równica, pomimo tego, że droga jest bardzo wąska i kręta. Nie wszystkim to się udawało, tak zresztą było widać, ale nam udało się dlatego, że przestrzegaliśmy bezpiecznej prędkości, granicy naszych umiejętności, ale też wytrzymałości naszych samochodów. Teraz znajdujemy się już przed Kościołem Ewangelickim w Ustroniu. I tu chciałbym przeczytać ostatni fragment naszego tekstu, który mówi nam, w jaki sposób my możemy przestrzegać granic w naszym życiu. Granic, które wyznacza nam Pismo Święte. Posłuchajcie, czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią obecnego w was Ducha Świętego, którego macie od Boga i że już nie należycie do siebie samych? Zostaliście bowiem nabyci za wielką cenę. Chwalcie Boga w waszym ciele. Za nami piękny kościół, odremontowany kościół ewangelicki w Ustroniu. Bardzo dbamy o nasze kościoły i o nasze świątynie. A dzisiejszy tekst mówi nam, że mamy też dbać o świątynię Ducha Świętego, którego ciałem my jesteśmy, każda i każdy z nas. Czy dbacie o świątynię Ducha Świętego? Czy przestrzegacie tych granic po to, aby ta świątynia nie została zburzona, spękana,
zabrudzona? Jeśli tak, to Duch Święty was działa. Jeśli nie, proście Ducha Świętego, aby wyznaczał wam drogę, po której powinniście iść, aby na nowo potrafił odbudować granice naszych zachowań, naszych pożądliwości, wszystkiego tego, co jest i co dzieje się w naszym ciele, w świątyni Ducha Świętego.